Dzień dobry, Bartosz Sawicki, dom maklerski TMS Brokers. W środę przed południem kurs euro-dolara przebija wtorkowe maksima i znajduje się w okolicach 1,3480. Jeszcze przed południem będzie miała miejsce bardzo ważna aukcja włoskich obligacji. Zostaną wyemitowane m.in. papiery o 3-letnim terminie zapadalności. Warto zwrócić uwagę, że od czasu, kiedy ostatni raz były emitowane analogiczne papiery, czyli od około 10 stycznia, wyraźnie, bo 30 punktów bazowych, wzrosła rentowność takich papierów na rynku wtórnych. Jednak dobrą wróżbą przed dzisiejszym przetargiem jest zachowanie się włoskich obligacji na rynku wtórnym. Zarówno dzisiaj, jak i wczoraj krzywa rentowności długu wyraźnie się obniża. Dzisiejsza aukcja będzie bardzo ważnym wyznacznikiem zaufania inwestorów przed zbliżającymi się, bo przypadającymi za niecałe 2 tygodnie, wyborami parlamentarnymi we Włoszech. Należy przy tym uwzględniać bardzo niestabilną włoską scenę polityczną i dużą niewiadomą, którą będzie wynik zbliżających się wielkimi krokami wyborów. Dobry wynik aukcji powinien popchnąć kurs euro-USD dalej powyżej poziomu 1,35. Warto również odnotować w przypadku najważniejszych walut decyzję szwedzkiego banku centralnego, który utrzymał stopy procentowe na poziomie 1%, co umocniło o blisko 1% koronę szwedzką w relacji do euro. Kurs euro-SEK znajduje się obecnie w okolicach poziomu 8,50, czyli kluczowych dołków z jesieni i grudnia ubiegłego roku. Obrona tych poziomów pozwoli na korekcyjne odbicie, jednak w dłuższej perspektywie wydaje się, że korona szwedzka powinna zyskiwać ze względu na zachodzącą poprawę koniunktury zarówno w Szwecji, jak również u głównych partnerów handlowych tego państwa, czyli przede wszystkim w Niemczech. Warto również zwrócić uwagę na odwrócenie notowań w przypadku funta sterlinga. Kurs funta w relacji do dolara wczoraj obronił bardzo ważny poziom i gwałtownie wzrastał. Obecnie kwotowany jest w okolicach 1,5650 i w następnych godzinach wyznacznikiem kierunku notowań będzie treść raportu inflacyjnego Banku Anglii, który jak co kwartał przyciąga uwagę uczestników rynku. Kurs euro-PLN porusza się natomiast w wąskim przedziale wahań. Wczoraj minimalnie wzrastał, do czego przyczyniły się m.in. słabe dane dotyczące bilansu handlowego z polskiej gospodarki, jak również słabość rodzimych indeksów. Wczoraj spółka TPSA, w której papiery tradycyjnie zaangażowane są zarówno polskie, jak i zagraniczne instytucje finansowe, została przeceniona o blisko 30%. Generalnie w ostatnim czasie warszawskie indeksy zachowują się słabiej niż indeksy zachodnioeuropejskie, a zwłaszcza indeksy amerykańskie, co również nie sprzyja sile rodzimej waluty. Dziękuję za uwagę.